Witam wszystkich fanów piłki ręcznej na kanale Time Out. Dzisiaj przyjrzę się sytuacji kadrowej zespołu, który przez ostatnie 3 lata okupował 6. miejsce w tabeli Superligi. Mam na myśli oczywiście zespół Energii Kalisz. Ta 6. lokata w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce oczywiście żadnej ujmy nie przynosi. Ale mam jakieś takie nieodparte wrażenie, że ambicje prezesa Wojtyły i trenera Pawła Nocha na ten nadchodzący sezon są chyba nieco wyższe. To bezpieczne miejsce Kalisza w tabeli Superligi bez wątpienia było zasługą stabilności składu w ostatnich sezonach, w których w zasadzie dochodziło tylko do kosmetycznych zmian. Przed sezonem 22-23 ta sytuacja w Kaliszu uległa diametralnej zmianie, bo zespół opuściło po ostatnim sezonie 7 zawodników i dokładnie taka sama ilość nowych transferów została przeprowadzona. Prezes Wojtyła wespół z trenerem Nochem przeprowadzili bardzo interesujące transfery i w mojej opinii mogłyby ich upoważniać do umiarkowanego optymizmu i tych wyższych ambicji niż 6. miejsce w Superlidze pod jednym wszakże warunkiem. Ta pierwsza piątka Superligi w nadchodzącym sezonie wydaje mi się będzie możliwa, jeśli ci zupełnie nowi gracze na bramce, którzy pojawią się w zespole Kalisza, utrzymają jakość i skuteczność obrony na poziomie zbliżonym do tego, co dawali zespołowi Zakreta z Krekorą. Zobaczmy zatem, kto w sezonie 22-23 ma w barwach Kalisza powalczyć o tą pierwszą piątkę Superligi. Dokonał zmian prawie na każdej pozycji, ale w bramce i na lewym rozegraniu można to określić mianem rewolucji kadrowej. Jak już wspomniałem, w bramce pojawią się dwaj zupełnie nowi gracze, a poprzeczka na tej pozycji została zawieszona bardzo wysoko, ponieważ w poprzednim sezonie kaliskiej bramki strzegł duet Zakreta Krekora, który był uznawany za jeden z najlepszych duetów Superligi. Jeśli ci nowi gracze w bramce, którymi będą Krzysztof Szczecina i Jan Hrdliczka, nie zagwarantują drużynie gry na poziomie tego minimum 30% skuteczności w bramce,
to w mojej opinii Kaleszowi będzie bardzo trudno przebić się do pierwszej piątki. Szczecina, grając w poprzednich sezonach w Kwidzynie, zanotował kilka naprawdę super występów, ale generalnie jego skuteczność w sezonie oscylowała w okolicach 28-29%. I ja myślę, że ten ciężar odpowiedzialności w roli pierwszego golkipera, bo w mojej ocenie to Szczecina będzie pierwszym bramkarzem Kalisza, to wyzwoli w nim dodatkową motywację, żeby podnieść tą skuteczność bronienia i zapewnić swojemu zespołowi ten poziom ponad 30%, jaki w mojej ocenie będzie niezbędny, żeby Kalisz mógł realizować swoje cele na sezon 22-23. Czech jest dla mnie całkowitą zagadką. Co prawda jest on w kręgu zainteresowania Xaviego Sabate, który oprócz Wisły prowadzi także reprezentację Czech. I może to stanowić jakąś rekomendację dla jego umiejętności. Ale Superliga to bez wątpienia wyższy poziom sportowy niż Liga Czeska. I myślę, że dopiero ta bezpośrednia konfrontacja czeskiego bramkarza z rzutami rozgrywających, występujących w Superlidze, da nam odpowiedź, jakiej klasy jest to zawodnik. Pozycją z całkowicie nowymi zawodnikami jest lewe rozegranie. Króla strzelców sezonu 21-22 Kacpra Adamskiego i grającego głównie w obronie Roberta Kamyszka zastąpią bardzo dobrze wyszkolony technicznie Jędrzej Zieniewicz oraz dysponujący niezłym zagrożeniem rzutowym z dystansu, ale także dobrą grą na zwodzie Patryk Biernacki. Obaj zawodnicy potrafią grać w obronie, są więc graczami kompletnymi i summa summarum myślę, że trenerowi Nochowi udało się utrzymać jakość na tej królewskiej pozycji. 26-letni Biernacki spędził miniony sezon w drugiej Bundeslidze w zespole Bayer Dormagen, a wcześniej przez 4 lata występował w Szczecinie i tam był tym wiodącym zawodnikiem. Z kolei rok młodszy Zieniewicz przez ostatnie 2 lata występował w Kwidzynie, gdzie przeszedł z Gwardii Opole, także jest to zawodnik, który ma bogate doświadczenie, jeśli chodzi o występy w Superlidze. I co ciekawe, w bezpośrednim meczu w poprzednim sezonie Kalisza z Kwidzynem Zieniewicz został wybrany MVP tego meczu, zdobył 9 bramek i myślę, że to chyba wtedy wpadł w oko trenerowi Nochowi. To przyczyniło się do tego transferu do Kalisza.
Zawsze najtrudniejszą pozycją do obsadzenia w dzisiejszych czasach jest pozycja prawego rozegrania, bo generalnie na rynku piłkarskim na tej pozycji graczy brakuje. W Kaliszu na prawym rozegraniu praktycznie przez ostatnich kilka lat, od pierwszej do ostatniej minuty, grał doświadczony Marek Szpera, który odszedł do rywala z Zamiedzy, Ostrowi, Ostrów Wielkopolski. I to obsadzenie prawego rozegrania po odejściu Szpery leworęcznym graczem o dobrych warunkach fizycznych, z dużym potencjałem, to było nie lada wyzwanie dla prezesa Wojtyły i trenera Nocha. Dlatego nakłonienie Kamila Adamczyka do powrotu z Ligi Francuskiej do Superligi uważam za pokierowe zagranie. Ja jestem wielkim fanem talentu Adamczyka, bo ten chłopak ma ogromne możliwości sportowe. To, co blokuje eksplozję jego potencjału, w mojej ocenie, to jest ta sfera mentalna. Bo na tym najwyższym poziomie sportowym możliwości treningowe i przygotowanie fizyczne tych czołowych zawodników jest zwykle na tym samym poziomie. Kiedy jednak dochodzi do tej bezpośredniej konfrontacji zawodników, powiedzmy na tym równym poziomie, to wygrywa zwykle ten, który ma, jak to się mówi, silniejszą głowę. Adamczyk w poprzednich sezonach, kiedy grał w Gdańsku, falował pomiędzy znakomitymi zagraniami i takimi soczystymi rzutami z dystansu i prostymi błędami, niczym nie wytłumaczalnymi z punktu widzenia interesu zespołu i błędnymi indywidualnymi decyzjami taktycznymi. I myślę, że jeśli trener Noch znajdzie sposób, jak zrównoważyć tę lekkomyślną czasami kreatywność Adamczyka z odpowiedzialnością za wynik zespołu, i myślę, że jeśli uczyni z niego najpierw tak zwanego odpowiedzialnego zawodnika zadaniowego, a dopiero w następnej kolejności będzie wymagał od niego kreowania gry, to jest nadzieja na to, że Adamczyk zacznie dawać zespołowi nie mniej niż wcześniej dawał Marek Szpera. Sam jestem ciekawy, jak szybko wkomponuje się Adamczyk w kadrę Kalisza i czy w ogóle się wkomponuje.
odejściu Bartka Tomczaka do Ostrowi powstał wakat na lewym skrzydle i wydaje mi się, że Kalisz sprowadził bardzo dobrego lewoskrzydłowego, którym jest Łukasz Kurzdeba. I on wespół z Miłoszem Bekiszem będzie stanowił ten nowy duet lewoskrzydłowych w Kaliszu. Kurzdeba w poprzednim sezonie był kapitanem i liderem Unii Tarnów. I na przestrzeni ostatnich kilku lat, śledząc jego mecze w Superlidze, mogę powiedzieć, że jest to bardzo solidny zawodnik, który ma pewną stabilną formę, poniżej pewnego pułapu nie schodzi. Jest skuteczny w ataku pozycyjnym, jak i w kontrze. Dobrze też egzekwuje rzuty karne. I co istotne, jest także dobrym obrońcą. Także myślę, że Kurzdeba w talii trenera Nocha będzie bardzo dobrze pasował do tego systemu gry, który Paweł Noch od momentu, kiedy zastąpił Tomasza Strząbałę w Kaliszu, sukcesywnie tam wprowadza. Sezon 22-23 uzupełni wychowanek płockiego SMS-u obrotowy Wiktor Karpiński, który dysponuje dobrymi warunkami fizycznymi jak na obrotowego, bo ma blisko 2 metry. I ten zawodnik jest młodzieżowym reprezentantem Polski. Także będzie tego swojego seniorskiego, piłkarskiego rzemiosła uczył się od bardzo doświadczonych kolegów, którzy grają w Kaliszu na tej pozycji. Mam tu na myśli Piotrka Krępę i Mateusza Kusa. Czego można oczekiwać od tej nowej, odmłodzonej drużyny z Kalisza? W mojej ocenie transfery przeprowadzone przez prezesa Wojtyłę trzeba ocenić na plus. Trzeba pamiętać też, że to będzie pierwszy cały okres przygotowawczy przygotowany i przeprowadzony przez trenera Pawła Nocha, który dołączył do Kalisza dopiero w połowie poprzedniego sezonu. Czego można się spodziewać od tej nowej, młodej, perspektywicznej drużyny z Kalisza? W mojej ocenie transfery prezesa Wojtyły trzeba ocenić na plus i trzeba też pamiętać, że będzie to pierwszy cały okres przygotowawczy zaplanowany i przeprowadzony przez trenera Nocha, który, jak wiemy, dołączył do zespołu z Kalisza w połowie poprzedniego sezonu.
Przebudowa zespołu zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem, bo nie wszystkie transfery mogą zafunkcjonować tak, jakby się tego spodziewało i trzeba będzie zacząć szukać alternatywnych rozwiązań dla tego, co nie funkcjonuje, dla tego, co zawodzi. Myślę jednak, że trener Noch nie będzie musiał korygować tego swojego planu A i uda mu się wdrożyć wszystkich tych nowych graczy w tę materię, którą zaczął wypracowywać od poprzedniego sezonu w Kaliszu. Znając trenera Nocha i biorąc pod uwagę jego płockie korzenie, uważam, że Kaliszanie w sezonie 22-23 będą grali coraz twardszą i coraz lepiej zorganizowaną wysoką obroną, z tym płynnym przejściem do kontry w pierwsze i drugie tempo. Prezes Wojtyła i trener Noch postawili na odmłodzenie zespołu, które w mojej ocenie z pewnością zaskutkuje w niedalekiej przyszłości także znacznym przyspieszeniem gry Kalisza, bo szybka piłka ręczna to jest to, czego oczekują kibice, czego oczekuje telewizja. Ja szczerze życzę drużynie z Kalisza pod wodzą trenera Nocha, żeby grali prosty, szybki i widowiskowy handbal, bo jak mówią mądrzejsi ode mnie, grać prosty handbal to jest skomplikowane, a skomplikować handbal jest bardzo prosto. I tą filozoficzną sentencją zakończę dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się.